To jest nowa Elka Peronowa. Na niej będzie się znajdować nowa płyta Peronowa. Przystanku kolejowego Warszawa Olszynka Grochowska. Za mną pierwotnie była kładka, natomiast została teraz wyburzona i powstanie całkowicie nowa, a w tamtą stronę powstaje nowy przystanek kolejowy Warszawa Grochów. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, jak ta budowa idzie do przodu i kiedy ta budowa się zakończy, jeżeli chodzi o utrudnienia dla pasażerów. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesi Czemząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. A no właściwie znajdujemy się na samym końcu średnicy, nad Warszawą Wschodnią. I to ona, ta stacja kolejowa, będzie niedługo całkowicie przebudowana gruntownie jak zachodnia. Z tym, że tutaj będzie nowy tunel, a właściwie nowy przejazd pod Stalowiskiem i częściowo peronami w ramach budowy trasy tysiąclecia. Ale to jeszcze za jakiś czas i o wschodniej niedługo będzie też specjalny materiał. Tymczasem dzisiaj będę mówić Wam o linii kolejowej numer 7. Tutaj jest przebudowana w kierunku Warszawy Wawer. Od Warszawy Wschodniej do Warszawa Wawer, właściwie do przystanku kolejowego Warszawa Anin i w przyszłości do Otwocka, gdzie budowa ma się rozpocząć najprawdopodobniej jakoś w przyszłym roku. Natomiast w dzisiejszym materiale opowiem Wam o tym, co tutaj się dzieje. Nowe przystanki kolejowe, nowe wiaty remontowane, nowe przejście podziemne i to wszystko w tym jednym, jakże krótkim, ledwo 16-minutowym filmie. I w tym miejscu widzimy już początek tejże inwestycji. Koniec torów, a właściwie początek nowego torowiska. Witam Was właśnie w tym miejscu, na nowym przystanku kolejowym Warszawa Grochów. Warszawa Grochów to przystanek kolejowy, który będzie tradycyjnym przystankiem, jeżeli chodzi o nową linię kolejową. Znaczy o przebudowaną linię kolejową. Czyli peron wyspowy, pośrodku wiaty będą. Będą też oczywiście tablice interaktywne, będą oczywiście śmietniki, no i nowe oświetlenie LED-owe i wszystkie nowości, jakie możecie znaleźć. Wejście na sam przystanek kolejowy będzie za pomocą przejść przez linię kolejową, nie za pomocą przejścia podziemnego lub wkładki. Będzie się przechodzić w poziomie szyn i tylko i wyłącznie będzie dostęp do strony południowej, czyli w kierunku Grochowa. Co ważne, sama inwestycja będzie w przyszłości łączyć się z obwodnicą śródmiejską, która w tym miejscu ma powstać. Co oznacza, że będzie się łączyć? Stąd mają być wybudowane schody, dzięki którym będzie się wchodzić na nowe wiadukty, gdzie będą znajdować się przystanki autobusowe. W ten sposób obwodnica śródmiejska będzie mieć wygodne przesiadki dla autobusów i pociągów w tymże miejscu. Ale same schody powstaną dopiero podczas budowy obwodnicy śródmiejskiej, bo jak spytałem się wykonawcy, który tutaj jest firma Tatakcja, takiej realizacji, takiej inwestycji dla tych schodów w tym momencie jeszcze nie realizują. Oczywiście miejsce będzie pozostawione, natomiast sama konstrukcja schodów w tym momencie nie powstaje. Powstanie najprawdopodobniej przed końcem tej dekady w ramach budowy obwodnicy śródmiejskiej, o której mam nadzieję w przeciągu najbliższych miesięcy powiem trochę więcej w ramach specjalnego filmu, jak ta inwestycja ma wyglądać i co aktualnie się przy niej dzieje. Tymczasem lecimy dalej. Ostatnio tutaj przy tym przystanku kolejowym, który właśnie teraz widzieliśmy, dużo się nie działo. Teraz się pojawiły tutaj faktycznie elki peronowe. I teren jest już całkowicie wyrównany. Linii kolejowej starej nie ma, sieci trakcyjnej też starej oczywiście nie ma, z żadnych bramek, żadnych słupów od sieci trakcyjnej nie ma, wszystko zostało wyburzone. Jedyne co nowe jest, to nowa sieć trakcyjna i bramki, które się znajdują od tego miejsca. Tutaj sama sieć linii kolejowej, która się ciągnie właśnie w kierunku bazy utrzymania Intercity, została już całkowicie przebudowana i ten tor jeden właśnie, który tam się ciągnie, ma już sieć trakcyjną właśnie na nowych bramkach zamontowanych. Natomiast sam przystanek kolejowy w tym miejscu zmienia się nie do poznania. Chociaż sama wiata pozostaje w tym miejscu, ale kładki już nie ma. Jeszcze parę miesięcy temu mówiłem Wam cały czas, kładka pozostanie, tylko i wyłącznie będą dobudowane do niej windy. Jednakże ostatecznie, kiedy faktycznie doszło do przebudowy tego przystanku kolejowego i do budowy wind, została zrealizowana dokładna ekspertyza, badania i okazało się, że kładka jest w tragicznym stanie, więc podobnie jak obiekt MZ1 na Warszawie Zachodniej, musiał być całkowicie wyburzony. I tutaj tak samo, kładka została wyburzona, powstanie zupełnie nowa, również oczywiście z windami na kształt starej. Windy będą tutaj, po tej stronie, znaczy po obu stronach linii kolejowej.
jak i również na sam przystanek kolejowy. Co ważne, dojście na sam peron będzie za pomocą zarówno kładki, jak i również w poziomie szyn będzie przejście i to po jednej i po drugiej stronie, jak dobrze pamiętam, więc taka ciekawostka tutaj będzie zrealizowana. Sam przystanek kolejowy będzie mieć zupełnie nowy wymiar. O ile sama stara wiata, która tam stoi, pozostanie i będzie bez poczekalni jeszcze po przebudowie, bo sam budynek będzie całkowicie wyremontowany w ramach tej inwestycji, jest on w rejestrze zabytków, dlatego te wszystkie wiaty pozostają. Natomiast sama konstrukcja w środku, czyli poczekalnia, nie będzie jeszcze teraz realizowana, będzie przydobana w ramach innego przetargu, natomiast same perony będą zupełnie nowe. Aktualnie możemy zobaczyć, że już faktycznie elki peronowe tutaj się pojawiły. O, właśnie w tym momencie widzimy elki peronowe, które poklepywałem na początku materiału. Natomiast z pozostałych aspektów to jest ważne to, że na elkach peronowych jest już aktualnie wysypany piasek, na którym będzie ułożona nowa płyta peronowa i w ten sposób pasażerowie będą korzystać z tego przystanku kolejowego już niedługo, bo sama inwestycja ma się zakończyć szybciej niż Wam się wydaje i o tym też oczywiście w tym filmie powiem. Proszę bardzo, tu znajduje się właśnie ta poczekalnia, ona nie będzie jeszcze aktualnie wyremontowana w środku, tylko łącznie z zewnątrz, no i dalej ciągnie się kolejne elementy tego przystanku kolejowego. Wszystko się znajduje pod bramkami. Na nowych bramkach będzie zamontowana nowa sieć trakcyjna, a samego lodowiska tutaj całkowicie nie ma. Zostało zdemontowane, wyburzone i właściwie wszystko, co tu było stade po zawetą, zniknęło. I w sumie może i dobrze, bo to ładnie nie wyglądało, to co tu było wcześniej. Także faktycznie tutaj prace trwają. Są realizowane całkiem szybko. Ostatnio tutaj byłem 2 miesiące temu i jeszcze stało całkowicie stady peron. Wszystko tutaj było. Stada kładka, stady peron, stada wejścia na linię kolejową i oczywiście na przystanek kolejowy, jak i również były oczywiście jeszcze tory. Teraz nie ma nic. Pozostałe resztki właściwie tłuczne, które są w starym lodowisku, wyrównana całkowicie przestrzeń, pojawiające się już faktycznie nowe przestrzenie na nową płytę peronową, elki wszędzie są, więc tu się dużo pozmieniało. Mamy jeszcze na przykład w tym miejscu z kolei latarnie, które tutaj pozostały i jeszcze po części, znaczy one już tutaj są po nowemu i już będą tutaj faktycznie w tym miejscu. Jak widzicie, pociągi jeżdżą, ale to nie są pociągi z pasażerami. Aktualnie Olszynka Grochowska jest całkowicie odcięta, jeżeli chodzi o pasażerów. Z pociągów komunikacja zastępcza to autobusy jeżdżące po prostu w okolicy. Nie ma tutaj jakiejś specjalnej komunikacji zastępczej, pociągi objeżdżają Olszynkę Grochowską całkowicie daleko po drugiej stronie przez linię kolejową numer 506 i w ten sposób po prostu teraz to wszystko jest tutaj realizowane, więc no można powiedzieć, że Olszynka Grochowska została odcięta w tym momencie od pociągów, ale to wiedzieliśmy już od dawna, że tak faktycznie będzie. Mówiłem Wam o tym też w niejednym materiale, że zostanie to całkowicie odcięte, że pociągi tutaj nie będą dojeżdżać, więc znaczy chyba nikt nie mógł być zdziwiony, że taka sytuacja będzie. Natomiast pozytywne zdziwienie mam dla Was w tym miejscu. Tutaj znajduje się po lewej stronie rezerwat Olszynka Grochowska. I ten rezerwat w przeszłości miał przejście dokładnie w tym miejscu przez linię kolejową. Był to tymczasowy przejazd, znaczy awaryjny przejazd, żeby dało się dojechać faktycznie i tak samo było tutaj przejście przez linię kolejową numer 506. W ramach tej inwestycji pierwotnie miało to powstać, później były problemy z miastem, nie dogadało się, teraz aktualnie się faktycznie była afera medialna i udało się, będzie w tym miejscu przejście w poziomie szyn z rogatkami i szlabanami, aby piesi i rowerzyści i użytkownicy mogli faktycznie tędy dostać się do tego rezerwatu przechodząc przez te dwie linie kolejowe. I na 506, i na linii kolejowej numer 7 będzie dojście do Olszynki Grochowskiej, znaczy do rezerwatu Olszynki Grochowskiej, więc tu jest pozytywna, dobra wiadomość. Co do samego przejścia przez 506, tam będzie to realizowane w najbliższych miesiącach. Jeżeli chodzi o LK7, to będzie realizowane tak bardziej pod koniec tej całej inwestycji, więc tutaj jeszcze na spokojnie. Ważne jest to, że będzie to wykonane i zrealizowane. Szkoda, że nie przejście podziemne, ale dobrze, że w ogóle jakiekolwiek tutaj przejście będzie, bo pierwotnie w ostatnich miesiącach, jak Wam mówiłem, to niestety było dużo huku medialnego i nic się nie działo, a na szczęście ten huk medialny zdobił swoje i to powstaje. Tak samo jak powstaje w tym miejscu nowy przystanek kolejowy, a właściwie całkowicie przesunięte, Warszawa-Gocławek, bo pierwotnie była tam dalej z dwoma peronami, a teraz się znajduje tutaj pod wiaduktami Marsa. Wiaduktami Marsa, bo stąd będą bezpośrednio wejścia za pomocą schodów i wind na przystanki autobusowe znajdujące się na górze. O samym wiadukcie Marsa i zakończeniu budowy drugiego wiaduktu niedługo będzie film podsumowujący tę inwestycję, natomiast tutaj faktycznie nowy peron będzie się znajdować pod tymi wiaduktami. Cała inwestycja jest tak realizowana, że oczywiście na górze jeżdżące samochody nie mają żadnych większych utrudnień. W przyszłości mogą być jakieś utrudnienia, jeżeli chodzi o budowę wejść za pomocą kładek i wind, natomiast to będą demontaże ekranów akustycznych, więc mogą być po prostu zamknięte czasowo te przystanki autobusowe na górze, raczej większych utrudnień tutaj się nie spodziewam. Sam przystanek aktualnie, jak widzicie,
ma już płytę peronową, no bez przesady zsady. Jest tutaj faktycznie montowana nowa krawędź po jednej, po drugiej stronie. Krawędź oczywiście za pomocą elek peronowych. Tu będzie się kończyć peron, będzie następnie to wszystko wyrównane i tutaj też będą, a właściwie powstają fundamenty w tym miejscu. Tędy będziemy wchodzić na nową część, czyli do przystanków autobusowych. Będą tutaj właśnie schody i windy, natomiast elki peronowe są już mniej więcej ułożone na całej długości i w ten sposób będzie można się dostać albo za pomocą wiaduktu z tej strony, albo za pomocą tego przejścia podziemnego, do którego będziemy wchodzić za pomocą jednej długiej pochylni, nie za pomocą windy, i wychodzić po jednej, po drugiej stronie linii kolejowej. Następnie tutaj peron stary, który pozostał drugi, on tutaj jest cały czas i będzie tylko i wyłącznie w ramach tymczasowej organizacji ruchu, która teraz jest. No i następnie to przejście podziemne będzie oddane do użytku w śladzie starego przejazdu kolejowego, który tutaj był. Natomiast same przejście podziemne oczywiście nie będzie miało żadnych wyjść w tym miejscu na perony, bo peronu tutaj nie będzie. Sam peron będzie zlikwidowany mniej więcej w grudniu w tymże miejscu, a właściwie proces likwidacji wtedy się rozpocznie. Także to też jest elementem, o którym powiem, bo w grudniu będzie trochę więcej utrudnień na LK7, mniej więcej podobnych, jakie to miało miejsce jakiś ostatni czas temu, kiedy pociągi tędy nie jeździły do Otwocka przez jakiś czas i faktycznie nie było to raczej przyjemne, jeżeli chodzi o pasażerów. Natomiast zaczęliśmy już tutaj ciąg nowych przejść podziemnych. Przejście podziemne na Wawrze to coś, czego nie było wcześniej, a teraz będzie ich dużo więcej. Właściwie będą po prostu. Na Wawrze było tylko i wyłącznie jedno przejście podziemne właściwie. Takie stare, faktycznie stare, na Warszawa-Wawer. Teraz powstają właśnie nowe przejścia podziemne w różnych miejscach, niekoniecznie gdzie są przystanki kolejowe czy stacje, tylko wyłącznie, żeby faktycznie piesi mogli przedostać się z jednej na drugą stronę linii kolejowej i aby te przestrzenie i te rejony mogły się połączyć w jedną całość, jeżeli chodzi o tkankę miasta Warszawy. W ten sposób to faktycznie połączy i będzie bardziej dostępna ta przestrzeń dla wszystkich osób. Tu też są pochylnie, ogólnie w większości miejsc nie ma wind, tylko i wyłącznie są pochylnie i schody. Ma to swoje plusy i minusy. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne i łatwość dostania się, no to jest na minus. Jeżeli chodzi o to, jak faktycznie to wygląda i jest użyteczne dla pozostałych użytkowników, nie jest na plus, bo windy się często psują. Natomiast faktycznie dla niepełnosprawnych wdrapywanie się po tych pochylniach czasami jest po prostu niewygodne, co mi w komentarzach zaznaczacie, więc o tym też wiem, widzę wasze komentarze. Tymczasem dojechaliśmy do Warszawa-Wawer. Warszawa-Wawer właśnie w tym się miejscu znajduje i to jest przystanek kolejowy, a właściwie stacja kolejowa, która ma 5 torów. Część torów już jest, ale to nie zmienia faktu, że tutaj faktycznie to jest najtrudniejszy element, jeżeli chodzi o tę całą inwestycję. Dlaczego? No to trzeba bardzo zwrócić uwagę, jak to wszystko w tym miejscu wygląda. O ile, znaczy 5, bo to powiedziałem 5, 6 torów tutaj mamy, bo widzimy, tam jeszcze są 4, a tutaj jeszcze będą 2 tory. Natomiast te 6 torów nie jest utrudnieniem. Utrudnieniem jest stara wiata, która się w tym miejscu znajduje, bo z wiaty, jak widzicie, jest przejście podziemne, a właściwie wejście do przejścia podziemnego. Przejście podziemne całkowicie będzie nowe wybudowane na odcinku w kierunku strony wschodniej do budynku dworcowego. Sam budynek dworcowy aktualnie nie jest remontowany, natomiast to przejście podziemne wychodzi spod wiaty, a przejście podziemne będzie nowe, więc trzeba to zrobić delikatnie. Sama wiata jest oczywiście w rejestrze zabytków, będzie wyremontowana i odrestaurowana w ramach tej inwestycji. Natomiast to nie zmienia faktu, że to jest trudne do zrealizowania. Tutaj czas i grafik będzie mocno się spinać, żeby faktycznie to zrealizować do aktualnej daty oddania do użytku. Natomiast faktycznie ciekawie to wygląda, że taki obiekt stoi na środku placu budowy, głębokie wykopy wszędzie, a jednak to stoi, jakoś może być realizowane. W przyszłości tymi schodami oczywiście będzie wszystko ładnie pomalowane, graffiti nie będzie i będziemy tędy schodzić do nowego przejścia podziemnego. Aktualnie, jak widzicie, pociągi jeżdżą tam dalej po tymczasowym przejeździe dla pociągów aglomeracyjnych i podmiejskich, czyli oczywiście przez linię kolejową numer 506, przez tymczasowe przystanki kolejowe Warszawa-Gocławek, jak i również Warszawa-Wawer, gdzie jest całkowicie tymczasowy peron, a nie stary ty peron. No i tutaj dalej peron się kończy, na ten peron będą tylko łącznie wejścia za pomocą właśnie nowego przejścia podziemnego, będą też z przejścia podziemnego windy, po każdej z tych stron, znaczy po tej stronie, jak i również po stronie dworcowej, natomiast po drugiej stronie będzie pochylnia, z tego co pamiętam, zresztą możecie to zobaczyć tutaj na ujęciach, jak to wygląda, więc no, proszę bardzo, jest pochylnia, więc widać, że tam będzie pochylnia od tamtej drugiej strony, więc tak to się prezentuje od tej strony. No i lecimy tutaj sobie dalej jeszcze kawałek, żebyście zobaczyli ostatni element z tejże inwestycji, czyli tymczasowy peron w tym miejscu Warszawa-Wawer. To jest całkowicie tymczasowy, w przyszłości tutaj będzie tor, który aktualnie jest tutaj jeszcze niezbudowany, będzie na nim zamontowana oczywiście też sieć trakcyjna, aktualnie tutaj jest pełnej długości
peron, wóz stumetrowy, no i dalej mamy kolejne przejście podziemne, które się znajduje, no i oczywiście nowe tory, które się kończą chwilę przed przystankiem kolejowym Warszawa-Anin. No i teraz przydałoby się powiedzieć o utrudnieniach i datach, które są zaplanowane w najbliższym czasie. To tak, ta inwestycja całkowicie się zakończy w przyszłym roku. Natomiast przejezdność przez nowe przystanki kolejowe i dostępność nowych przystanków i jazda po nowych torach będzie zakończona pod koniec tego roku. Pod koniec tego roku pociągi faktycznie wrócą już na wszystkie nowe perony, tutaj, które teraz powstają. Natomiast to nie oznacza, że wszystko będzie gotowe. Bo tak, po pierwsze trzeba będzie w grudniu zrobić przewiązki w tym miejscu. Nie będzie przewiązek, które są aktualnie tutaj tymczasowe przy Warszawa-Anin, przy Warszawa-Wawer i pozostałe perony, które są tymczasowe. To wszystko będzie trzeba zlikwidować i będą wtedy w grudniu właśnie wyłączenia, aby to zrealizować, więc spodziewajcie się większych utrudnień wtedy w kierunku dla pociągu w kierunku Otwocka z Warszawy Wschodniej. Wtedy faktycznie będzie cienko, jeżeli chodzi o dojazdy. Wtedy będzie wszystko przypinane już na ostateczną organizację ruchu i ostateczna możliwość przejeżdżania w tym miejscu pociągów. Natomiast to nie oznacza, że wszystko będzie gotowe. Dlaczego? Przejścia podziemne, choć będą, to jeszcze nie będą miały pozwoleń technicznych na użytkowanie i na wszystkie nowe perony będzie wejście za pomocą tymczasowych przejść w poziomie szyn. Więc spodziewajcie się, że mogą nie być jeszcze wszystkie przystanki kolejowe wtedy dostępne dla wszystkich osób. To jest jeden z aspektów. Drugi aspekt to jest to, że pozostałe mniejsze prace będą jeszcze realizowane w przyszłym roku. To nie jest tak, że wszystko uda się na szybko zrobić. Widzimy, że prace są zaawansowane, szybko przyspieszyły, ale i tak raczej wszystkiego nie da się zrealizować. No i oczywiście ważnym aspektem jest też to, że w przyszłym roku najprawdopodobniej rozpocznie się budowa linii kolejowej, a właściwie przebudowa linii kolejowej numer 7 od właśnie Warszawa-Wawer do Otwocka w celu wybudowania dodatkowych dwóch torów. I to wszystko też, jak będę mógł, będę Wam pokazywać na kanale Avizonosz. To było to z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z LK7 powinien pojawić się za 2 miesiące, chyba że coś specjalnego będę mieć za miesiąc. Jeżeli nie będzie oczywiście tabliczek zakaz fotografowania, ale z tego co wiem, raczej wykonawca jest za tym, żebym cały czas mógł nagrywać i nagrywał i pokazywał Wam, jak ta inwestycja powstaje. I też dziękuję bardzo Wam za informacje metodyczne właśnie od trakcji, dzięki czemu mogę trochę Wam więcej informacji powiedzieć, czy to o terminach, czy to o właśnie wiatach, które będą całkowicie przebudowane. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale i zachęcam Was jak zawsze do wspierania. Teraz możecie zostać już patronem na Patronite, link do tego macie w opisie. Tam wszystkie poziomy i wszystkie opcje mogą jeszcze nie być dostępne. Dzisiaj w przeciągu najbliższych dni wszystko będzie przeniesione z aktualnej wersji YouTube'owej na właśnie Patronite'a i teraz tam będą wszystkie bonusy, atrakcje, a sama wersja YouTube'owa wspierania będzie do końca tego miesiąca. Więcej szczegółów w najbliższych filmach, więc obserwujcie. Tymczasem zachęcam Was tam, bo tam będzie więcej atrakcji, więcej możliwości, dlatego też tam się przenoszę. No i jest mniejsza prowizja, bo YouTube aktualnie wyciągał mniej więcej 30% z tego, co i tak tutaj dawaliście. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!